nami Witek Szabłowski, reporter, autor naszego reportażu. Cześć. Dzień dobry. Sylwia Modlińska, córka bohaterki reportażu. To ja może od Sylwii zacznę. Tam słyszymy o Turkach udających Polaków, bo to fajnie, w Adampolu. A może ty też udajesz Polkę? Nie, nie? Ja jestem Polką w 100%. W 100%, ale właśnie jaka jest twoja sytuacja, ta turecko-polska? Ile w tobie Polski, ile w tobie Turcji? Jak twoje życie wyglądało? W skrócie. Ja od urodzenia jeżdżę do Turcji, do Adampola, co roku albo nawet kilka razy w roku. W pewnym sensie, a właściwie po prostu zostałam tam wychowana. Ja czuję, że Adampol jest częścią mnie, że jest to tak naprawdę moja mała druga ojczyzna. Czyli twoja mama jest Polką i twój tata? Mój tata jest Polakiem, mój tata się urodził w Warszawie, a moja mama się urodziła w Turcji. Tak, moja mama jest Polką, ale mamy też odrobinę krwi greckiej. Taka mieszanka. Tak. Co to znaczy, że Turcy udają Polaków? Ja tego nie rozumiem. Tak naprawdę polonezki stało się teraz bardzo dobrym chwytem marketingowym dla Turków. I w Stambule bardzo dużo się mówi o polonezkiej. Jest to dla Stambulczyków miejsce pełne zieleni, spokoju, można tam wypocząć. Kojarzy się Turkom właśnie z lasami i z piknikami. Czyli wszystkim tym, czego nie ma w zatłoczonym, gwarnym Stambule. Dokładnie. Więc podejrzewam, że dlatego po prostu mieszkańcy wokół polonezkiej. Ale uczą się polskiego? Mówią po polsku? Nie, dają nie. Tych parę słów? Na zasadzie po prostu, że pewnie wpiszą sobie, że ich działalność jest polonezkiej. Mhm. A Witek, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o polonezku, o Adampolu? Na studiach, kiedy studiowałeś w Turcji? Jeszcze zanim zacząłem studiować w Turcji, to zorganizowaliśmy z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego taką szaloną wyprawę. Polonia nam się kojarzyła z takimi zabiedzonymi wioskami, gdzie mieszkali Polacy w Związku Radzieckim. Więc jak usłyszeliśmy, że jest jakaś polska wieś w Stambule, to sobie przełożyliśmy, nałożyliśmy kalkę z tego Związku Radzieckiego, zapakowaliśmy samochód książkami, jakąś inną pomocą dla biednych Polaków w Turcji i pojechaliśmy. To był jakiś rok 2000-2001 i Adampol nas niesamowicie zaskoczył, ponieważ zastaliśmy to, co widać między też w materiale. Właścicieli restauracji, właścicieli hoteli, ludzi, którzy nie dość, że sobie świetnie radzą w życiu, wam świadczyli nie pomoc. Potrzebują naszych książek, to jeszcze nas tam wspaniale ugościli, zaprosili nas na doskonałe jedzenie i jeszcze zrobili z tej polskości niesamowitą markę, markę, która, tak jak mówi Sylwia, przyciąga wszystkich dookoła, markę, która kojarzy się z bardzo dobrym jedzeniem, z bardzo dobrym poziomem usług. Jakim jedzeniem? Polskimi pierogami? Można znaleźć tak samo polskie pierogi. Można, ale Sylwii, to nie jest mama oczywiste. Mama Sylwii, bohaterka naszego materiału, serwuje na przykład naleśniki. Aha. W kilku miejscach. I racuszki. I racuszki, właśnie. Ale na przykład pan Antoni, właściciel restauracji, Antoni Dochoda, opowiadał, że musiał wycofać dzika z oferty. Dzik, na którego wszyscy w Adampolu polują, to jest taki znak rozpoznawczy Adampola, że oni tam wszyscy chodzą polować na dziki, czego Turcy nie robią. Mhm. Świnia w islamie jest zakazana, również dzika świnia. Dzik zniknął z adampolskiej, z menu. A Sylwia, bo rozumiem, że znasz wszystkich, którzy mieszkają w Adampolu, sami wujkowie, ciocie, a jak jest z utrzymywaniem kontaktów z tymi, o których jest mowa w reportażu, którzy wyjechali w świat, do innych krajów? To są zazwyczaj ludzie w moim wieku, po prostu wyjechali na studia i rozjechali się po świecie. Niektórzy studiują w Anglii, inni w Sydney, więc ja z nimi utrzymuję kontakt, bo ja ich znam też od urodzenia. A macie jakieś takie zloty, spotkania? Tak, zawsze w wakacje w zasadzie, jak tylko mamy okazję, to się spotykamy właśnie w Adampolu. Jedna wielka impreza? Znaczy, kiedyś była taka tradycja, że po mszy w sobotę szliśmy na jakąś kolację albo integrację właśnie. No teraz też się staramy to robić właśnie i mieliśmy też wspólne wyjazdy, więc cały czas utrzymujemy kontakt. A powiedz, na twoi ci właśnie znajomi, krewni, którzy na zachodzie, mówiłaś Anglia, ktoś tam mówi o Australii, oni tam funkcjonują jako Turcy czy jako Polacy? Czy i jako Turcy, i jako Polacy. Mówią po polsku tak płynnie jak ty? To znaczy, trzeba wziąć pod uwagę, że ja mówię bardzo płynnie po polsku, bo po prostu urodziłam się w Warszawie i chodziłam do szkoły i teraz ale studiuję. Tych bohaterów twojego reportażu... Też mówią fantastycznie po polsku, to prawda. A zatem, mówią tak samo płynnie jak ty, czy nie?
Na podobnym poziomie. No to, jaka jest szansa, że wrócą ci, którzy się rozjechali? Jaka jest szansa, że znajdą nadzieję w tym biznesie, na który teraz liczą Turcy, tak? Że przejmą turecki biznes w Adampolu, w polskim mieście? Nie widzę powodu ku temu, by nie wracali. Mhm. A ty miałeś, rozumiem, że jako nastolatka, to tak nie do końca doceniałaś uroki Adampola, Poloneskoj? To znaczy nie jako nastolatka, ale jako dziecko bardziej. Faktycznie pamiętam, że jak byłam mała, to nie chciałam jeździć do Adampola, ponieważ zawsze zazdrościłam po prostu moim kolegom i koleżankom, że wyjeżdżają na jakieś obozy, a ja muszę tam siedzieć całe wakacje. Mhm. Ale oczywiście jakoś tak w wieku 15-16 lat zaczęłam faktycznie doceniać piękno Adampola i to, jaką ze sobą nosi wartość po prostu. Kiedy Witek usłyszał, jak powiedziałam, że zaledwie 100 Polaków było całkiem niedawno tam, poprawił mnie szybciutko i mówi, wiesz, tak naprawdę było ich 200 na samym początku. Prawie 200. I to do tych lat 70., o których mówił pan Wilkoszewski w materiale, było tam prawie 200 Polaków, ale to było strasznie biedne miejsce. To są czasy, których Sylwia nie pamięta, ja tego nie widziałem, ale ludzie. No to dlaczego w bogatym miejscu jest mniej Polaków? Bo nie było prądu, nie było wody bieżącej, nie było perspektyw. Wtedy jeszcze nie mieli tych hoteli z basenami. I to był taki moment, że połowa Adampola się rozjechała po świecie w poszukiwaniu lepszego życia. Ale ci, którzy zostali, rozkręcili biznes i mam nadzieję, że jest tak, jak mówi Sylwia, że tych, którzy się rozjechali po świecie, jakoś to zachęci, żeby wracać. Dziękujemy wam bardzo za wizytę. Dziękujemy. Jeżeli ktoś będzie w Stambule, polecamy wizytę w Adampolu.